Zelda Breath of the Wild to piękna gra z otwartym światem, który będziemy mogli zwiedzać niemal bez ograniczeń. I choć nasza postać ponownie startuje w drabince mocy i bojowych umiejętności od najniższego szczebla, już na starcie otrzyma możliwość wspinaczki, a także glider. Gra kładzie widoczny nacisk na eksplorację. Zwiedzając świat, natrafimy na różne sekrety, a także odkryjemy kapliczki, które zwiększą moc naszego bohatera. W trakcie wypraw zostaną nam również przedstawione dodatkowe mechaniki, jak na przykład gotowanie. W Breath of the Wild potrawy nie tylko uzupełnią nasze życie, ale również korzystnie wpłyną na statysty. Stary, to nie jest... Niemożliwe, przecież tekst się zgadza. I chcesz mi powiedzieć, że to nie jest Zelda? To jest Link! Główny bohater Zeldy nazywa się Link. Um, wracamy po przerwie. Genshin Impact stwarza wiele pozorów, cierpiąc na niegroźne, lecz bardzo widoczne zaburzenia osobowości. Ta wieloplatformowa hybryda została stworzona na rynek chiński, a zatem w naturalny sposób jest przystosowana do urządzeń mobilnych. Jednak zamykanie jej tylko na smartfonach byłoby jak wybudowanie elektrowni wyłącznie do podgrzania obiadu. Stworzenie gry zajęło 4 lata, pochłaniając 100 milionów dolarów. I to widać. Choć tym samym kątem w tym samym świecie i tą samą postacią możemy grać na smartfonie, konsoli, a także PC, wrażenia z rozgrywki pozostają zgodne z tą platformą, z której aktualnie korzystamy. Zatem odpalając Genshin na kompie, nic nie zdradza, że ten tytuł dostępny jest również na konsole, a już na pewno nie na urządzenia mobilne. Początkowo liczyłem, że tak jak większość MMO, bo spodziewałem się akurat takiego gatunku, gra zanudzi mnie na śmierć w pierwsze 5 minut i jak tylko zostanie wydany akt zgonu, będę mógł te zawsze zapomnieć o tym tytule. Choć szczerze mówiąc, na pierwszy czas liczyłem już w momencie, gdy pojawi się menu. Z niewiadomych przyczyn azjatyckie gry muszą przywitać gracza bardzo głośnym i agresywnym symfonicznym utworem. Choć to pewnie dlatego, by już na wstępie go ogłuszyć, zwiększając szansę, że zamiast wcisnąć start, wybierze przycisk in-game'owego sklepu. A jak uderzenie będzie wystarczająco mocne, to może z rozpędu wpisze też dane swojej kredytówki. Tutaj jednak Genshin zaskakuje, bo z menu nie można wejść do in-game'owego sklepu. Pewnie dlatego soundtrack z gry jest bardzo spokojny i w większości sytuacji miły dla ucha. Niestety tytuł ma też tendencję do przesadzenia w drugą stronę, i tak też jest w przypadku muzyki. Grę śmiało można zaliczyć do kategorii action RPG, dlatego chciałoby się również, aby tło muzyczne podążało za tym gatunkiem. Jednak tutaj mam wrażenie, że gdy rozpoczyna się walka, na pole bitwy zamiast żądnego krwi dźwiękowego demona, częściej przywołuje czyjąś gosposię, która nie rozumie, że pluszak i gorące kakao to nie jest to, czego potrzebuje w sytuacji, gdy czterokrotnie większy ode mnie potwór właśnie rozmarowuje mnie po podłodze. Granie nie ma kreatora postaci. Wybieramy jedno z dwójki rodzeństwa, czyli możemy być bardziej lub mniej kobietą. To jednak ma znaczenie wyłącznie fabularne, bo w praktyce będziemy budować drużyny z postaci, które uda nam się wylosować. Więcej o tym trochę później. Tytuł reklamowany jest ładnymi, mangowymi postaciami, jednak dopiero w grze widać zalety takiego stylu. Genshin jest i musi być przyjemny dla oka, szczególnie że jest to jego główna zaleta, dzięki której się sprzedaje. Nie bez powodu do gry został dodany tryb foto, a animacje bohaterów i obiektów zostały widocznie dopracowane. Z łatwością początkowo niskie oczekiwania zastępowane są przez rodzaj szoku, wywołanego przez odkrywanie kolejnych wysokiej jakości warstw tego tytułu, czyli zupełnie odwrotnie jak to jest w przypadku gier od dużych znanych wydawców. Nikt by się nie spodziewał, że w grze na telefony deweloper może pokusić się o pełne ogłosowienie postaci z fabularnych questów. A jednak nawet w angielskiej wersji głosy aktorów zostały tak dobrane, by w większości odpowiadały przypisanym im postaciom. Survival. That I must absolutely never break under any circumstances. Otherwise, something terrible would happen. Oczywiście poziom gry aktorskiej jest różny. Starzy się, że jakieś postaci brzmią gorzej, a niektórzy mniej istotni Beni nie potrafią wymówić poprawnie nazwy miejsca, w którym mieszkają. Same questy w przeważającej części szanują czas gracza i bohatera. Fabuła wielu gier z tego gatunku polega na uratowaniu świata lub konkretnej krainy, ale zawsze dziwnym trafem, by tego dokonać, nasz bohater będzie musiał odbyć długą rozmowę z lokalnym rybakiem, nazbierać dla niego kosz poziomek w lesie, a potem pozbierać bieliznę jego żony po wiechurze. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to ma się przyczynić do pokonania głównego antagonisty. I tak też oglądałem Karate kida, tyle że rybak w grach sprytnie nie uczy nas dodatkowych ruchów przekładających się z malowania płotu na walkę. Nie ma w tym żadnej realnej korzyści, no chyba że okaże się, że z nasze jego żony będziemy mogli skraftować sobie legendarną procę. Jedyny efekt to sztuczne wydłużanie czasu gry i trudno powiedzieć, czy to źle świadczy o quest designerach, czy o graczu, że się na to godzi. Z kolei Genshin zjada czas w innych aspektach rozgrywki, dlatego w questach stara się nie odbiegać od tematu. Dodatkowo widać, że tytuł próbuje stworzyć jakąś głębię dla swoich postaci, jednocześnie podchodząc do siebie z dystansem. Często do poważniejszych wydarzeń przemycane są elementy satyryczne, które może nie wywołują spazmów śmiechu, ale są takim puszczeniem oka do tych graczy, którzy zdecydowali się nie pomijać dialogów. A warto skupić się na tym, co mówią postaci, bo choć poruszają popularne tematy społeczne, to przedstawiają je w niebanalny sposób. Fabularnie gra trzyma się głównego zadania Zanim wyśle nas do instancji na środowiskowe questy lub walkę, czasem dorzuca też dodatkowe mechaniki, które mają nieco urazmaicić przebieg rozgrywki. W podobny sposób gra traktuje eksplorację. Po świecie rozrzucona jest masa znajdziek, lecz twórcy ich dostępność podzielili na kilka poziomów trudności, tak by ich podnoszenie wiązało się z przyjemnym uczuciem, że czegoś udało nam się dokonać. Ciekawa eksploracja otwartego świata to wykład, który stale opuszczany był przez Ubisoft. Genshin dał mi uczucie grania w jedną ze starych gier, w których twórcy nagradzali wścibskich graczy za wciskanie się w każdy zakątek dostępnych pomieszczeń i próby interakcji ze wszystkim, co napotkają w grze. Wspinając się na najwyższy szczyt w okolicy lub zwiedzając ruiny jakiejś starej budowli, kierowałem się głównie ciekawością i chęcią zyskania kilku kolejnych ładnych widoków. Nieoczekiwana nagroda była przyjemnym dodatkiem, skutecznie zachęcającym do dalszej eksploracji. Nawet rozmowa z losowymi NPC może być dla nas opłacalna, bo zdarza się, że niektóre postaci po wybraniu właściwych opcji dialogowych podarają nam surowce lub wysokiej klasy artefakt. Zwiedzając mapę można wsiąknąć na długie godziny. Z jednego miejsca widoczne jest przynajmniej jedno inne, które gwarantuje nam jakąś nagrodę. Łącznie z questami gra oferuje minimum 40 godzin gry i to zupełnie za darmo. Jednak czasem się zdarza, że to co jest piękne, ma w sobie ukryte coś brzydkiego i wszystko zależy od nas, czy jesteśmy w stanie to zaakceptować. Prawda Geralt? Mówiąc o Genshin nie trudno nie przedstawić go w trzech kategoriach, szczególnie, że to co jest złe i brzydkie, nie wiąże się z jakością, a bardziej z mechanikami i monetyzacją. Gra choć wygląda, jakby tworzyła środowisko dla wielu graczy, w rzeczywistości jest doświadczeniem tylko dla jednego. Choć znajdziemy tutaj tryb kooperacji, to jednak poza walką z bossami nie ma większego sensu biegania w drużynie. Deweloper obiecał rozbudować ten tryb, dorzucając nawet dedykowane eventy, jednak do tego czasu korzyści ze wspólnego grania jest niewiele. A wpuszczając obce osoby, może okazać się, że zamiast pomagać, pobiegną nam wybierać surowce z mapy. Rozgrywka przedstawia ciekawą koncepcję, w której budujemy drużynę z czterech bohaterów, z których każdy charakteryzuje się jednym z sześciu żywiołów. W tym samym momencie możemy kontrolować tylko jedną postać, lecz gra daje nam możliwość swobodnego przełączenia się pomiędzy pozostałą trójką i wygląda to trochę tak, jakbyśmy na wyprawę zabrali ze sobą Shang Tsunga. Walka jest bardzo płynna i składa się głównie z kombinacji dwóch przycisków skilli, ataku, uniku i numerka odpowiadającego konkretnej postaci. Pokonywanie przeciwników daje sporo satysfakcji, jednak zwykły cios ma wbudowany auto-aim, którego nie da się wyłączyć. To często prowadzi do frustracji, gdy walczymy z grupą przeciwników i chcemy wykończyć jednego, który najbardziej nam zagraża. W takich sytuacjach gra często udaje, że chcieliśmy bić kogoś za naszymi plecami lub zupełnie znajdującego się poza naszym polem widzenia. Za to chęć stworzenia dobrej drużyny, a w późniejszym etapie dwóch mocnych drużyn, prowadzi przez wrota świata grindu i generatora liczb losowych. W Genshin Impact levelujesz niezależnie poziom swojego konta, poziom każdej postaci i ich umiejętności, ale o tym później, poziom każdej broni, poziom każdego z pięciu artefaktów. Nawet przygotowane potrawy mają coś w rodzaju poziomów. Jednak najważniejsza jest ranga konta, czyli Adventure Rank, od której zależne jest niemal wszystko. Maksymalny level postaci, broni, dostęp do materiałów, a także poukrywanych znajdziek i questów. Bohaterowie zyskują doświadczenie dzięki specjalnym kartom. Jeśli chcielibyśmy levelować takiego wyłącznie w walce, prawdopodobnie prędzej doczekalibyśmy się faktycznej premiery cyberpunka, zanim osiągnęlibyśmy jakiś sensowny poziom. Podobnie wygląda podnoszenie mocy broni, jednak tutaj przedstawiany jest nam mini crafting i górnictwo, bo z pozyskanych złóż będziemy mogli wytwarzać levelujące. Gemy. Z kolei w przypadku artefaktów poziomy wbijamy tylko poprzez niszczenie innych. Statystyki na tych przedmiotach w większości przypisywane są losowo, więc nawet gdy nam się poszczęści i boss upuści jakiś przedmiot pięciogwiazdkowy, może się okazać, że wyekwipujemy w niego jedynie kosz na śmieci. To niestety dopiero początek, bo spirala grindowania dopiero od tego miejsca się pogłębia. Gra też będzie wymagać od nas surowców, które wypadają tylko z instancji. Jednak to co dostaniemy zależne jest jednocześnie od szczęścia i dnia tygodnia. Choć walka z bossami jest przyjemna, bo wymaga nauczenia się schematu ich ruchów i spamowania uniku przy obszarówkach, te instancje niefabularne sprawiają wrażenie, że wszyscy o nich zapomnieli i zostały wprowadzone na 5 minut przed premierą gry. Zwykle polegają na walce z tą samą grupą mobów w ograniczonym czasie. I tutaj dochodzimy do tego, co faktycznie jest obrzydliwe w Genshin Impact, bo podobnie jak w innych produkcjach wykorzystujących model free-to-play, pierwsze godziny gry są pozbawione jakichkolwiek przeszkód w rozgrywce. Obsypywani jesteśmy przedmiotami, złotem i premiową walutą. Świat jest bogaty w surowce i wydaje się co chwilę zajmować naszą uwagę czymś ciekawym. Jednak gdy już się wciągniemy, powoli przedstawiany jest nam system energii w postaci punktów resin. Jest to mechanika, która ma sztucznie hamować nasz progres, z tym, że jej implementacja przypomina ustawienie betonowej ściany na rollercoasterze. Większość kluczowych surowców wymaga zużycia tych punktów, a tempo ich odnawiania pozwala na wykonywanie zaledwie kilku aktywności dziennie. Okazuje się wtedy, że odblokowanie kolejnego przedziału poziomów może zająć tygodnie i to tylko dla jednego z wielu aspektów, które trzeba levelować w grze. Samo grindowanie i czekanie nie jest problemem, ale sposób w jaki jest to zaimplementowane. Początkowo dostajemy dużą dawkę endorfin związaną z szybkim progresem. Ten jednak mocno wyhamowuje, jeśli chcemy utrzymać przyjemne tempo, stawianie jesteśmy przed wyborem: płacić premiową walutą albo czekać. Jeśli wrócimy do eksploracji, zauważymy, że z czasem świat pustoszeje i choć surowce mają czas respawnu, to skrzynie ze skarbami, które dają najwięcej korzyści, raz zebrane znikają na zawsze. Twórcy chyba byli fanami incepcji, bo gdy w grze odkrywasz jeden system, okazuje się, że. Pojawia się kolejny, sięgający jeszcze głębiej. Tak niestety jest w przypadku mikrotransakcji, i tutaj poznajemy naprawdę paskudne oblicze Genshin Impact. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, koniecznie zajrzyj do mojego filmu o wielorybach i sztuczkach, które zachęcają nas do płacenia. Genshin opiera się przede wszystkim na bohaterach. Z jednej strony mają przyjemny wygląd, a z drugiej przydatny zestaw unikalnych mocy. Choć bez problemu można grać darmowymi postaciami, to jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że te fajniejsze dostępne są za premiową walutę i bardzo małą procentową szansę na ich zdobycie. Bycie. Gachia to technika monetyzacji, w której nigdy bezpośrednio nie kupisz tego, czego chcesz. Obojętnie ile kasy wydasz, musisz wylosować swoją nagrodę. To są te mechaniki niespodzianki, które tak bardzo lubi EA. To wirtualne kasyno, tylko w kasynie jednak masz szansę coś wygrać, a tutaj zdobywasz jedynie mangową postać, która może cię kosztować nawet kilka tysięcy dolarów. W Genshin te mechaniki są wyjątkowo szkodliwe, bo nawet gdy uda ci się wylosować postać, którą chcesz, nie otrzymujesz jej pełnej wersji. Tutaj pojawia się kolejny poziom, a w zasadzie dno levelowania. Każdy bohater ma swoją konstelację, która odblokowuje się poprzez zdobywanie jego duplikatów. Zatem nie wystarczy raz zdobyć postać, aby uzyskać jej pełną efektywność, tylko trzeba to zrobić jeszcze dodatkowe 6 razy. Dlatego, mimo że gra nie posiada trybu PVP, według mnie jest nie tylko Pay for Progression, ale przede wszystkim Pay to Win. Gachasy są wyjątkowo niebezpieczne, bo uzależniają graczy od kolejnych losowań. Strzał endorfin przy wygranej jest na tyle duży, że pomimo przeważających strat pojawia się silna chęć dalszego losowania i wydawania pieniędzy. Tutaj nie liczy się to, co aktualnie dostajesz, lecz nadzieja, że ten jeden następny los będzie akurat tym szczęśliwym. Czy zatem gra jest spisana na straty i trzeba ją mijać z daleka? Nie. Warto tylko pamiętać, że tytuł mocno opiera się na RNG i jest realna szansa, że rzucając grubą kasę w kierunku miHoYo, możesz dalej mieć gorszy zestaw postaci od osoby, która gra całkowicie za darmo. Za to co Genshin Impact ma najlepsze, nie trzeba nic płacić. I to wyróżnia ten tytuł w kategorii gier Free to Play. I gdyby nie miało tak głęboko sięgających mikrotransakcji, śmiało mogłoby wołać o 30 dolarów w systemie Buy to Play. Tyle, że pewnie im by się to nie opłacało. Wydaje się, że deweloper też nie jest jakimś bezwzględnym odkurzaczem na pieniądze, bo posłuchał feedbacku i obiecał zwiększyć maksymalny poziom resin w nadchodzącym patchu, który ma również wprowadzić nowych bohaterów i dodatkowe historie. Z czasem również cała mapa ma się powiększyć, a także okazję do zdobycia specjalnej waluty w grze. MiHoYo w niecałe dwa tygodnie od premiery zarobiło ponad 100 milionów dolarów, a przez miesiąc ta kwota urosła niemal do 250 milionów. W związku z tym deweloper obiecał więcej jakościowego kontentu i zatrudnienia znanych aktorów, Świata anime. Więc jeśli obecność mikrotransakcji ci nie przeszkadza i postanowisz jednak zagrać, to tutaj masz kilka wskazówek. Wybierz jedną postać jako głównego DPS-a i drugą, która będzie go uzupełniać w zestawieniu żywiołów. Wyjątkowo dobrze łączy się elektryczność i ogień. Pozostałe dwie postaci wystarczyły, żeby miały taki poziom, by nie zginąć od jednego uderzenia. Gra aktualnie oferuje też sporo okazji, by zdobyć premiową walutę. Rozglądaj się za dziennymi zadaniami i szykuj swój team na Spiral Abyss, czyli taki rodzaj riftu z diablo, w którym można wywalczyć sporo. Primogemów, a czasem nawet dostać jakieś postaci. A jeśli po wszystkim będziesz jeszcze chciał dorzucić się do rosnącej górki złota Mihojo, unikając jednocześnie mechanik hazardowych, to najlepszy stosunek jakości do ceny ma aktualnie Blessing of the Welkin Moon za 5 dolarów. Jednak najważniejszą radę zostawiłem na koniec: buduj drużynę tylko z tego, co masz, i nie zakładaj, że w danym miesiącu czy evencie uda ci się zdobyć konkretnego bohatera. Robiąc sobie takie nadzieje, stwarzasz tylko sytuację, w której ostatecznie wyciągniesz portfel i zaczniesz płacić. No bo przecież za losowanie lub dwa, twoja ulubiona postać powinna wypaść. Następnie po wielu, wielu następnych płatnych losowaniach zauważysz, że na grę poszło już tyle pieniędzy, że przerwanie tego w tym momencie i wyjście bez nagrody byłoby zmarnowaniem całej dotychczasowej inwestycji. Szansa na zdobycie pięciogwiazdkowego losu wynosi około 0,5%. Jednak w tej puli zawiera się kilka postaci oraz broni, więc jeśli w zimie twój służący nie pali w kominku grubymi plikami 100 dolarówek, lepiej traktować system losowania jak mechanikę, która jest dodatkiem do gry, a nie jej celem. Kończąc, Genshin Impact nie musi udawać, że jest dobrą grą. Do tej pory wśród twórców tytułu Free to Play panowało przekonanie, że content jest zbyt drogi, nie przekłada się na zyski i powinno być go jedynie konieczne minimum. Jednak Genshin ma szansę zmienić ten pogląd, dając początek nowej linii gier. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, bo stanowi piękną pułapkę na osoby podatne na wyciąganie kasy. I w przypadku polecenia gry przydałoby się owinąć w ostrzegawczą taśmę z opisem najgorszych mikropłatnościowych mechanik. Okej, okay, to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie mówił shifter z ogrysków. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów od nas, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj, a także możesz ocenić odcinek wybierając jedną z dwóch dostępnych łapek. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Tutaj jednak Genshin zaskakuje, bo z menu nie można wejść do ingame. Nikt by się nie spodziewał, że w grze na telefony telefon. Telef <hierarchy> to przedstawiają je w niebarba. w nieba w jaki sposób? Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to ma się przyczynić do pokonania głównego boha bohatera. <śık> Genshin dał mi uczucie grania w jedną ze starych gier, w których twórcy nagradzali.